4 maja 2007. Nad stan Kansas nadchodzi układ niskiego ciśnienia z nadgór skalistych. W połączeniu z innymi zmiennymi powstają odpowiednie warunki na gwałtowne burze. Meteorolodzy raportują o niestabilności w powietrzu. Narodowa Służba Pogodowa ogłasza w rejonie stanu Kansas, Oklahoma i Teksas 4 z 5 poziom ryzyka. Przewiduje się powstawanie pierwszych burz do godziny 18. Pierwsza rodzi się na terenie stanu Teksas tuż przed 17. Po godzinie już na terenie Oklahomy ogłoszone jest ostrzeżenie przed potencjalnymi tornadami. Niedługo później, o 18.21, pierwszy lej dnia dotyka ziemi w pobliżu miejscowości Arnett. Tornado jest nagrywane przez paru łowców burz. Przybrało formę wiertła, czyli względnie chudego, jednak gwałtownego wiru, który ryje w ziemię niczym wiertło. Tornado również było wysokie, z raczej spokojnymi warunkami wokół, czyniąc wir wyjątkowo fotogenicznym. Tornado dostaje rangę EF1 z powodu nieuderzenia w żadną znaczącą konstrukcję. Po godzinie 18.40 na terenie Oklahomy powstają nowe burze. Dryfują na północ w stronę Kansas. Około 20.00 niektóre z burz łączą się ze sobą, przybierając przy tym na sile. Już nad Kansas burze łączą się w jeden wielki układ. Nocny prąd strumieniowy niskich wysokości pogarsza sytuację, powodując wzrost ciśnienia na niskim poziomie. Przed 21.00 burza staje się superkomórką. Zostają ogłoszone ostrzeżenia przed tornadami. Te schodzą z chmury, na szczęście przechodzą nad polami, w nic nie uderzając. Ponadto nie są gwałtowne. Niestety wszystko wkrótce miało się zmienić. Około 21.00 burza ponownie się organizuje. Tworzy się nowy, potężny mezocyklon. Dokładnie o 21.00 łowcy burz zgłaszają dotknięcie ziemi przez kolejne tornado. To, pod osłoną nocy, zaczyna gwałtownie się rozrastać. Service meteorologists and storm spotters were tracking a large and extremely dangerous tornado. This tornado was located 5 miles south of Greensburg, moving north at 20 miles per hour. A violent tornado was on a direct path for portions of Greensburg, especially the eastern portions of town. Take immediate tornado precautions. This is an emergency situation for Greensburg. Niebezpiecznie blisko potencjalnej ścieżki żywiołu znajduje się miasteczko Greensburg z populacją na poziomie trochę ponad 1000. Na telewizorach zaskoczonej społeczności odpala się ostrzeżenie przed tornadem. W programie pogodowym prezenter już ostrzega przed powiększającą się na radarze bestią. There and you can look and just count. That's 1, 2, 3, 4 miles to the south of Greensburg. So now if we go back here and we take a look at where we've tracked it, 1, 2, 3, 4, we're just about right on the money. An arrival time of 9:48. So you got about 8 or 9 minutes, Greensburg. This is going to be an extremely close call, and we urge you to go ahead and move to shelter and stay there if you. Bezpośrednio na miejscu łowcy widzą ciemność, momentami rozjaśnianą przez pioruny. Podczas tych krótkich okresów zauważyć można wielki, szeroki na przynajmniej 2 km, ciągle rosnący klin. Pierwsze prognozy przewidują bardzo niebezpieczne, bliskie, ale jednak ominięcie miasta. Niestety, w najgorszym momencie tornado lekko odbija na północ. To, co miało być bliskim spotkaniem, teraz jest bezpośrednim przejściem przez Greensburg.
Na miejsce przyjeżdżają pierwsze jednostki. Akcja ratunkowa trwała całą noc. Dopiero po wschodzie słońca można w pełni uświadomić sobie, co spotkało miasteczko. Jego 95% zostało zniszczone. Niektóre budynki miały jedynie zerwane dachy, inne częściowo się zawaliły, niektóre zostały zmiecione z fundamentów. Drzewa zostały miejscami obdarte z kory. Codzienne, niepozorne przedmioty zachowywały się jak pociski wystrzelone z karabinu. Tornado, które pochłonęło Greensburg, dostało jako pierwsze w historii rangę EF-5 w ulepszonej skali Fujity. Zginęło 11 osób, rannych zostało ponad 65. Ta sama burza po tornadzie Greensburg wyprodukowała tej nocy kolejne 3 gwałtowne tornada. Pierwsze, powstałe bezpośrednio po tornadzie Greensburg, było nawet większe od swojego poprzednika, z szerokością nawet 3,5 km. Na szczęście uderzyło jedynie w okolice miasteczka Trusdel. Dostało rangę EF-3, tak samo jak kolejne 2. Mimo rangi EF-3 podejrzewa się, że wszystkie te tornada miały potencjał na szkody na poziomie EF-5. Całe szczęście lub nieszczęście dla mieszkańców Greensburg, tylko owe miasto doznało centralnego trafienia. Miasto odbudowało się i obecnie jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisk w całych Stanach. W energię zaopatrują je turbiny wiatrowe, a wszystkie domy są wybudowane wobec najlepszych i najnowszych standardów. Mimo wszystko, wiele mieszkańców postanowiło nigdy się nie odbudować. Tendencja spadkowa populacji zaczęła się już przed tornadem i trwa do dziś. Dziękuję za oglądanie. Tym materiałem kończymy miesiąc tornad. Tak jak niektórzy widzieli na karcie społeczności, umarł mi komputer, a film, który właśnie zobaczyliście, został stworzony u mojego brata. Niestety padła płyta główna, a nie zasilacz, więc sprawy się lekko komplikują. Nowe filmy raczej powstaną, ale nie będą tak długie jak te ostatnie.